Trafiliśmy na solidny zespół z Ligi Szwedzkiej, ale, ale nie jest to zespół, którego nie można ograć. Nic dodać, nic ująć. już wywiązał się z powierzonego zadania celująco i po dobrym meczu z Hamar BIF wywalczył promocję do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Choć wynik 3 do 0 mógłby wskazywać spacerek dla drużyny Dariusza Żurawia, to w pierwszej połowie nie wszystko układało się po myśli Poznaniaków. To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Mieliśmy w pierwszej połowie trochę szczęścia, bo. Nasz bramkarz musiał, musiał dwa razy e, wykazać się dobrymi umiejętnościami. Mowa o sytuacjach z minuty 15 i 18. Wpierw świetnym podaniem górą za plecy obrońców Lecha popisał się Paulinho, jednak znajdujący się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Johansson nie zdołał pokonać Filipa Bednarka. Chwilę później w bliźniaczej akcji uderzał Ludwikson, ale ponownie górą był polski golkiper. Kolejosz również atakował i w 28 minucie bliski zdobycia gola był Hiszpan Dani Ramirez, jednak jego strzał z 25 metrów minimalnie minął bramkę Szwedów. Przed przerwą swoją okazję miał najlepszy strzelec Lecha. Mikael Isak, ale bramkarz poradził sobie z jego uderzeniem z ostrego kąta i do przerwy tablica wyników wskazywała remis 0 do 0. W 55. minucie katastrofalny błąd w defensywie popełnił Bierklund, który zbyt lekko podał do bramkarza. Piłkę po drodze przejął Pedro Tiba i finezyjną podcinką otworzył wynik spotkania. Siedem minut później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał po faulu na Tibie kapitan Hamar B. Andersen i gospodarze musieli kończyć to spotkanie w dziesiątkę. Lech zaczął grać bardziej ofensywnie co zaowocowało groźnymi strzałami Modera i Isaka, ale wciąż utrzymywał się rezultat 1-0. Zmieniło się to w końcówce za sprawą Jakuba Kamińskiego, który w 89 minucie uderzył nie do obrony z 18 metra, a także rezerwowego Filipa Marchwińskiego, który w doliczonym czasie gry przymierzył w samo okienko szwedzkiej bramki, czym przypieczętował tryumf poznańskiego Lecha. Myślę, że z przebiegu całego meczu wygraliśmy zasłużenie. Ta gra ofensywna, którą e, proponujemy w polskiej lidze, przynosi Dzisiaj efekty też na arenie międzynarodowej. Bardzo się cieszymy z tego, z tego zwycięstwa i z awansu do kolejnej rundy. Kolejną przeszkodą na drodze Lecha do europejskich pucharów będzie cypryjski apolon Limassol.